Witam Was, kochani. Ja się nazywam Róża Maria Barbara Gryfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska. Kto powtórzy? Czy ktoś umie powtórzyć? Proszę bardzo. Woźniakowska się Wam udało. Są tacy, których to nazwisko niezwykle uwiera i twierdzą, że nie jestem prawdziwą Polką, że nie jestem prawdziwą katoliczką, wieszają mnie, nas, na symbolicznych szubienicach. Pozostawiam to sądom. Osobiście wielu mogę wybaczyć, bo może nie wiedzą, co czynią, ale sobie i wam nie wybaczę, jeśli nie zrobimy wszystkiego, żeby z nimi i z im podobnymi wygrać w tej chwili wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Przed mocodawcami tych nienawistników, przed ich tubami propagandowymi, my musimy uratować Polskę i zrobimy to. Jeśli nie uratujemy Polski przed katastrofą, to my sobie nie wybaczymy, Polacy nam nie wybaczą, Europa nam tego nie wybaczy. PiS nie ma argumentów. Zastępuje je obrażaniem, oszczerstwami, przekupstwem i uważa, że ciemny lud to kupi. A dla nas Polacy zasługują na poważną debatę. Polacy zasługują na poważne argumenty. Polacy są ludźmi, którym należy się szacunek i należy się prawda, a nie jątrzenie i wyborcza jałmużna. My, Koalicja Europejska, tak jak cała Unia Europejska, jesteśmy zjednoczeni w różnorodności. A jednaczą nas te wspólne wartości, o których mówili już moi przedmówcy. One są zapisane w drugim artykule Traktatu Lizbońskiego. Więc do merytorycznej debaty o tym, co jest treścią tych wyborów, do debaty o Polsce w Unii Europejskiej i jak naszą pracą w Parlamencie Europejskim konkretnie służyć będziemy obywatelom, do takiej debaty zapraszam panią Beatę Szydło. Niech się zmierzy, liderka listy Zjednoczonej Prawicy z liderką listy Koalicji Europejskiej. Niech się zmierzy u nas, w naszym okręgu małopolsko-świętokrzyskim. A wam wszystkim po krakowsku, weźże, idzie do roboty.